Ćwiczenie, które pomoże Ci nie tylko przepracować siłę głowy, długie mięśnia trójgłowego ramienia, czyli tak zwanego tricepsa, ale przy okazji włączy do pracy również mięsień najszerszych grzbietu oraz mięśnie ściągające łopatkę w stronę kręgosłupa oraz rotujące jej kąt dolny, dokładnie właśnie w stronę kręgosłupa, w stronę dołu klatki żebrowej. Ćwiczenie możesz wykonać obu rącz, natomiast polecam robić to jednostronnie, ponieważ można tą daną jedną stronę mocniej zaangażować. Druga sprawa jest taka, że ćwiczenie zrobisz nie tylko na gumie, ale nada się do tego również idealnie linka wyciągu górnego, którą również możesz zastosować obu rącz. Polecam się ustawić ciężarem ciała mocniej na przedniej nodze. Pochylenie tułowia około 45 stopni. Wskazana jest stabilizacja o udo drugą ręką. Łokieć jest wyprostowany, kciuk neutralnie. W momencie ściągania linki bądź gumy ciągnę łopatkę w dół ciała. Kiedy wracam do pozycji wyjściowej, pozwalam łopatce się wyciągnąć w górę. Zaczynam ruch od ściągnięcia. Staram się przejść linię ciała. Teraz troszkę płynnie już. Dla spotęgowania efektu pracy tych wszystkich mięśni, o których wspomniałem, pilnuj wyprostu w stawie łokciowym.